Podszedł do mnie, na cyckach poczułam jego ręce. Podniósł mnie, wyniósł do przedpokoju i rzucił o szklane drzwi szafy. Szkło posypało mi się na głowę, krew mnie oślepiła. Wstrząsnęłam szkło. Podeszłam do pieca. Chwyciłam uchwyt ogromnego gara, w którym wrzała woda, nic nie poczułam. Odwróciłam się powoli w jego stronę i rzuciłam garem w jego głowę. Chciałam go zabić. Odsunął się, walnęło go w środek twarzy, przykuło do ściany, potem zsunął się z krzesła z zakrwawioną głową i martwym ciałem. Podniosłam garnek, czekałam, trzymając ten ciężki gar. Pust, ale śmiercionośny. Gdyby zrobił niewłaściwy ruch, zatłukłabym go. Dotknęłam czubkiem buta jego głowy. Nie ruszył się. Skoczyłam na jego miękki brzuch, skakałam po nim i skakałam. Hyc, chodź, chodź mamo, skocz sobie, chcesz? No chodź, chodź, zdechł. Przepraszam, nie skoczyłam na niego. Żartowałam po prostu, pozbierałam swoje rzeczy i odeszłam. Nie pytałam starej, co wydarzyło się później, ale wiedziałam, że mojego ojca nie można zabić. On jest niezniszczalny, wieczny. Jebany Schwarzenegger. Przez całe życie wydawało mi się, że jest obok mnie. Nawet niewidzialny sprawiał, że się go bałam. Tego chyba sędziowie oczekiwaliście ode mnie, co? Że opowiadając o swojej zbrodni wspomnę dzieciństwo? Ale zanim wydacie na mnie wyrok, przypomnijcie sobie. Mnie małą, kiedy tata mnie tłuczy. Mama mnie nie broni, tylko milczy w kącie kuchni. A babcia? Jedyna istota, którą kochałam, nie może mnie bronić, bo waży ledwie 30 kilo. Jeśli to nie jest smutna historia, to ja nie wiem, co nią jest.